Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę pierwszy gwizdek w tym meczu w Division Rivals. Ekipa Bears zagra z Trojans. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Sędzia pokazuje, że będzie rzut z autu. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. To musi wejść! Nie ma! Obronił ten strzał. Uwaga, piłka w szesnastce po rogu krosa. Ładny teraz pokaz akrobacji, ale piłka przelatuje obok bramki. Odważna próba, ale ostatecznie liczy się tylko to, co ląduje w sieci. Dawid Ginola. Jest próba strzału. No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie, zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Stracona piłka. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? W każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który potrafi przyspieszyć z piłką czy bez. Swoimi zagraniami dyktuje i zmienia tempo gry całego zespołu, a właśnie to potrafi być śmiercionośną bronią w starciu z każdym rywalem. Ronaldo. Ginola. Teraz! Czy dobrze to wykończy? I tak! Piłka w siatce!